Siemaneczko wszystkim, z tej strony Serwiśnia i lecimy z kolejnym odcinkiem z serii Władca Pierścieni Wojna na Północy. Także zapraszam gorąco do oglądania i jedziemy. Ostatnio był ten żmudny odcinek na Rivendell. Sama gadanina. A teraz jedziemy do akcji. Wrzosowiska Eten. No. This is rough country, no mistake. But so far we've seen no sign of trouble. But the moors stretch on for many leagues. It would be easy to miss something in these rugged crags. Moment. Ściszymy trochę muzykę. Let us continue the search, but be wary. More than one ranger has been lost in these wild lands. Orcs! O. Orki są. Fajnie walczyć znowu. Jak mi tego brakowało? Amasz, amasz. Tu jeszcze. O, to jest jakiś lepszy ork. Tu już są lepsze orki. Tutaj pamiętam było parę przejść. O ty! Pułapkę zrobili na mnie. Nu. Dobra, lecimy dalej. Postaram się odkrywać wszystko, aczkolwiek na pewno coś przeoczę. Będę jakieś kamienie zbierać dla tego elfa kowala. Teraz pytanie. Tędy pójdę na razie. O ty. A ma. Nie ma to jak kusza. A no właśnie, tutaj... A, kwiaty jeszcze miałem zbierać.
What have we here? Złoty samorodek. Dobra, kwiaty jakieś żeśmy zebrali. 2 na 5. Kurde, znowu przeziębiony trochę jestem. Au! Dobra, uzbieramy wszystko. Oni nie chcą tu walczą. Oni czy później będzie szansa uzbierać przedmioty. O właśnie. Elfickie kamienie. Czyli mamy zebranie do zebrania rośliny i elfickie kamienie. O właśnie. Co jest? Coś mi się strasznie... coś szarpie. Co jest? Lol. Tak się to robi. Żeby nie potrafili poradzić. No dobra, no chyba już. O! O lol! Au. Dobra, musimy użyć. Umiejętności. Troll. Wow. Mocny ten troll. Jeszcze jeden? O, z pomocą przyleciał. Zabij go, zabij. Wow. Greetings.
Greetings, my friends. I could scarce believe what I saw from above. But elf, dwarf, and man battling the enemy together, such things are not often seen. I knew it had to be you. Belarom, it is a strange coincidence that we should meet again so soon. I did not think to find you here in the Ettenmoors. Nor did I. It does seem a strange coincidence, but a happy one, nonetheless. We were told the Ettenmoors were dangerous, but the place is thick with enemies. Is there something going on we should know about? Indeed there is. The orcs and trolls of the Ettenmoors are gathering to follow in the wake of Bargrisar, a corrupt stone giant. The foul folk respect his strength. No właśnie, będziemy walczyć z tym kamiennym olbrzymem. The giant must be stopped before he can bring this army to bear against our friends and allies. Gandalf the Grey told us he traveled in the Ettenmoors without any trouble only a few weeks ago. But look at it now. Enemies are thicker than fleas on a warg's hide around here. These moors are always dangerous. A breeding ground for trolls and orcs. But even here, it is unusual to see so many enemies openly assembled. The presence of Bargrisar makes them bold. They believe he will lead them to the bloodshed and plunder they crave. And it may well be, unless the giant is destroyed. You and your kin live in the Ettenmoors? No, we keep our areas atop the high peaks of the nearby Misty Mountains. We have come to the Ettenmoors in pursuit of Bargrisar. Any chance there will be more than one giant to deal with? I do not believe so, for we have learned Bargrisar is an outcast among his own kind. They disowned him for past crimes, and will offer him no protection from our vengeance. You're scouting, huh? Does that mean there are more eagles nearby? My lord, Gwaihir is gathering his strength. There will soon be many of my kind in the Ettenmoors. We must destroy Bargrisar. The sooner the better. An enemy of yours is an enemy of ours. We'll join with you in the hunt for this giant. Your aid would be most welcome. Together we may be able to best him. Every hour he lives, his following grows greater. Let us press on. Sure. No i poleciał. A my lecimy dalej. Cóż my tu mamy? Au. No, gdzie uciekasz? Chciał mi uciec. No i chyba tu są te przejścia. Nie da przejść, nie. Teraz gdzie tu można iść? Sorry. Drapie mnie w gardle jak nic. O, zebrałem. Tu jest jaskinia. Au. Upon you!
Lol. Nie mogłem go uderzyć. Kurde. Mamy coś lepszego w końcu. Tutaj mam zapchane. Aha, nie można dać przedmiotu. Trudno. Ale ważne, że mamy lepszą broń. W końcu. Kurde, jak mnie trapie w gardle. No dobra. Tu zebrałem. Tak. Myślę, żeby pójść najpierw tutaj. Tak mi się wydaje. No nic, zobaczymy. O, wszystkie kwiaty zebrane. Zaraz kamienie też. I kryształy jeszcze. I sense a hidden opening in the stone. Topór bitewny. Muszę zwiększyć tą wolę. Ah, a vein of gold. All that glitters is not gold. This is. Co my tu mamy? To się wrócimy. Bo nie wiadomo, gdzie to prowadzi. Mam wszystkie złote beryle. Nice.
A, tu bym wyszedł. Dobra, mamy kryształy. Nie ma. Ja miałem go tylko dobić. Nie. Nie ma. O, tu coś było. Miód górski. Oddaj składniki Arwenie. Okej. No i że tak powiem, tutaj znowu te przejścia. Można tam wejść? Nie. A tak wam powiem szczerze, ostatnio zbytnio jakoś, jak sami widzicie, mało nagrywam. Trochę się opuściłem. Ale to z powodu właśnie laptopa. Ponieważ coraz bardziej mi trochę szwankuje. I niestety jestem trochę zmuszony ograniczyć nagrywanie. To tak samo z tymi, z live'ami. No i licho jest, ogólnie wam powiem. No, tu coś będzie. Ja wam to mówię. Poniszczymy te skrzynie. Ale tu nic nie ma.
Idziemy mu pomóc. Ale mu pomogłem. No ha ha ha. Jeszcze? Spadłowa. To tak samo wam powiem, że niestety nie będzie streama z Gothica 2 Returning. Niestety. Ponieważ bez streamowania i bez nagrywania, niestety, ale słabo mi chodzi. Niestety muszę mieć na słabych ustawieniach. Ręczny, wow. Nice. No i dobrze. Zakończymy tutaj odcinek. Także Wrzesobiska Eten będzie ciąg dalszy. Także cóż, dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Komentarz, suba. Polecam, by być bieżąco z moimi filmami na kanale. No i cóż, do następnego. Siema, czołem, Piona.